Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stwórca wśród nas, część na czwartek. Przeczytaj Ewangelii Jana, odpowiednie wersety. Co te wersety mówią o stwórczej mocy Boga? Drugi rozdział Ewangelii Jana, od 7 do 11. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. 6 rozdział, wersety od 8 do 13. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy w tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. I jeszcze 9 rozdział, werset od 1 do 34. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze ślini uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi, ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to nie, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest podobny do niego. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiedział, rzekł, człowiek, którego zwią Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Sylo i obmyj się. Poszedłem więc i obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł, nałożył błota na oczy moje, obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jeśli człowiek, jakże człowiek grzeszny może dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro
otworzył oczy twoje, a on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców jego, który przejrzał. I zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził, jakże więc teraz widzi? Odpowiadając rodzice jego rzekli, nie wiemy, że to, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakimkolwiek sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączać z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on powiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże oczy twoje otworzył? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc mówiąc, ty jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, ty się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Każdy z tych cudów daje nam wgląd w moc Boga nad stworzonym przez Niego światem materialnym. Jaki proces był konieczny, by zmienić wodę bezpośrednio w sok winogronowy? Nie znamy tego procesu. Trzeba było dokonać wystarczającej poza znane nam prawa przyrody, by Jezus zmienił wodę w sok winogronowy. W przypadku cudu z rybami, z chlebem, Chrystus zaczął od 5 chlebów i 2 niewielkich ryb, a gdy wielotysięczny tłum się najadł, zostało jeszcze 12 koszy pożywienia. Pokarm ten składał się oczywiście z atomów i cząstek. Końcowa liczba tych składników materii wielokrotnie przekraczała ich ilość początkową. Skąd wzięły się dodatkowe molekuły, jeśli nie powstały z wyniku natchnionej interwencji Boga? Jakie fizyczne zmiany zawsze w organizmie uzdrowionego człowieka? Był on niewidomy od urodzenia, a więc jego mózg nigdy nie był stymulowany do tworzenia obrazów, sygnałów przesyłanych z oczu przez nerw wzrokowy. Zatem jego mózg został przeprogramowany, by mógł przetwarzać otrzymywane informacje, tworzyć obrazy i właściwie je interpretować. Ponadto także jego oczy wymagały uleczenia. Być może molekuły fotoreceptorów nie zostały wykształcone poprawnie wskutek mutacji kodu genetycznego. Może w genach nastąpiła mutacja powodująca zaburzenie procesu kształtowania oka, rogówki, nerwu wzrokowego, soczewki. A może wystąpiły jakieś mechaniczne uszkodzenia, wskutek którego oczy tego człowieka nie funkcjonowały tak, jak powinny. Jakkolwiek były przyczyny braku wzroku tego człowieka, słowa Zbawiciela sprawiły, że w odpowiednich miejscach ukształtowały się właściwe molekuły, tworząc funkcjonujące receptory, połączenia nerwowe i komórki mózgu, co pozwoliło przetwarzać impulsy na obraz, których ów człowiek nigdy wcześniej nie widział. Cuda są niezwykłe, gdy się wydarzają. Ale dlaczego niebezpieczne jest opieranie wiary wyłącznie na cudach? Na czym powinna opierać się nasza wiara? Dziękuję.